prezentacja kolejnej wołowiny S60 po drugim lifcie, 2008 rok, 2.4 benzyna pięciocylindrowa, wolnossąca, 170 koni, tutaj ta wersja mocniejsza. Przypominam, że wychodziły 140-konne i 170-konne. Silnik zupełnie niczym się nie różni, tylko mapą silnika. 2008 rok, praktycznie można by powiedzieć, że końcówka produkcji, aczkolwiek końcówka produkcji to jest 2009. Po drugim lifcie, czyli po 2007 roku, drugi lift charakteryzował się innymi lusterkami. Już mamy migacze w lusterkach, chromowane klamki i listwa taka chromowana na tylnej klapie. Tutaj mamy 17-calowe alufelgi, zarezerwowane właśnie dla tej wersji po drugim lifcie. Bardzo ładny wzór, uważam, że jeden z ładniejszych. Samochód z niskim przebiegiem, zaledwie 189 tysięcy km. Wszystko możecie sobie sprawdzić po numerach rejestracyjnych auta. Bardzo ważna rzecz, samochód zakupiony od drugiego właściciela i drugi właściciel posiadał ten samochód od 2011 roku. Także 9 lat, czyli szmat czasu. To jest bardzo ważne tak naprawdę, bo samochód nie był, że tak powiem, u dużej ilości właścicieli i ostatni miał go bardzo długo. Auto bezwypadkowe, lakierowane dwa elementy, dwa tylne błotniki. Na tych elementach mamy grubość między 200 a 300 mikronów. Z tego co pytaliśmy się właściciela, jakieś tam obcierki parkingowe. Naprawa lakiernicza tylnych błotników była wykonana w Szwecji. My lakierowaliśmy w aucie przedni zderzak, gdyż był po prostu porysowany. Typowo też takie obcierki parkingowe. Mamy zdjęcia, dlaczego właśnie lakierowaliśmy przedni zderzak. Samochód generalnie technicznie przez nas sprawdzony, troszeczkę doinwestowany, ale o tym może później. Jeżeli chodzi o jakieś uszkodzenia lakiernicze, oczywiście to jest kolor czarny, więc jakieś drobne właśnie obcierki parkingowe będą. Wszędzie na każdym elemencie są jakieś takie drobne zarysowania, tak jak tutaj widzicie. Nawet w jakimś tam, tutaj akurat na tych drzwiach z wgnieceniem. Tutaj, żebyśmy nie mylili, to nie jest żadna korozja, tylko to jest taśma, która jest naklejana właśnie fabrycznie w Szwecji i chroni błotniki od odbitek od kamyków. Samochód ma bardzo ładne tarcze przednie. Już widzimy, że niestety dwie felgi mają jakieś tam zarysowanie obdarcia. Tutaj przy okazji pokazania ładnych tarcz pokazuje też uszkodzenie felgi. Tarcze praktycznie nowe, wymieniane bodajże rok temu. I tak się prezentuje z zewnątrz samochód. Przejdę może do tych uszkodzeń lakierniczych, bo mamy zarysowanie na tylnym zderzaku w tym miejscu, na samym rogu, tak jak widzicie, i tego typu zarysowania były z przodu, ale z obydwu stron, więc podjęliśmy decyzję, że będziemy zderzak lakierować. Teraz zderzak nie ma żadnych zarysowań. Tutaj na drzwiach mamy też odbitki parkingowe typowe. No mówię, na czarnym kolorze jest to mocno widoczne. No i tutaj też przednia felga zarysowana, tak jak widzicie. Opony z przodu mamy Goodyeara, 2018 rok, 17 cali. Z tyłu mamy 2017 rok, jakieś no-name'y, ale bieżnikowo w bardzo ładnym stanie. I tutaj koło lampy z prawej strony błotnik, też delikatne zarysowanie. Także to są uszkodzenia lakiernicze na samochodzie. Przypominam, auto 12-letnie, także ma prawo mieć jakieś uszczerbki lakieru. Samochód generalnie mocno poszukiwany, szczególnie właśnie po drugim lifcie. I tutaj w wersji wolnossącej, 170-konny. Silnik idealny do instalacji gazowej. Aczkolwiek z tą instalacją gazową ja zawsze mówię klientom, żeby poczekali, bo te silniki potrafią spalić poniżej 7,5 litra w trasie, także tutaj naprawdę trzeba się spokojnie zastanowić, pojeździć, zobaczyć, ile przy naszej jeździe ten samochód będzie palił. Generalnie 2.4, pomimo że każdy myśli, że to jest powyżej 2 litrów, to pali tyle samo, jak nie mniej, jak 2-litrowa benzyna. Możemy to porównać od benzyny od Forda, która ma 145 koni, była montowana w trzeciej generacji. Tamten silnik pali tyle samo, jak nie więcej, bo pali w granicach 10 litrów. Tutaj macie 5 cylindrów, bardzo ładny dźwięk silnika. No i to, że całkiem fajnie tym autem się jeździ. Nie zapominajmy, że 170 koni ten samochód osiąga dopiero przy 5,5 tysiącach obrotów, także lubi, jak się go wysoko wkręca. Dobra, przechodzimy do wnętrza samochodu. Do auta mamy tradycyjnie drugi komplet kół. Tutaj felgi aluminiowe, 16 cali wzór. Raczej brzydki, bym powiedział. Nie są jakoś tam mocno utlenione. Za to mamy bardzo ładne opony. Opony bez kolcy, także nie trzeba się bawić w wyciąganie. Spokojnie jeszcze komuś posłużą 2-3 sezony. Nie trzeba, że tak powiem, tutaj tracić czasu na wyciąganie. Tutaj mamy model po drugim lifcie, także mamy zarezerwowaną
zarezerwowaną tapicerkę dla właśnie modelu po lifcie z charakterystycznymi pomarańczowymi przeszyciami. Fotele skórzane, pełna skóra, pomimo że to jest wersja Kinetic, bo o tym nie powiedziałem, czyli taka podstawowa w sumie wersja S60, to mamy pełne skóry i bardzo wygodne fotele. To jest naprawdę, te rodzaje foteli są bardzo wygodne, mięciutkie. Jeżeli ktoś nie siedział, to naprawdę polecam. Jak się siądzie, to już nie chce się z tego, że tak powiem, samochodu wysiadać. Wersja Kinetic, czyli tak naprawdę podstawowa. Tutaj macie po drugim lifcie, także mówię, te pomarańczowe przeszycia. Taka charakterystyczna sportowa kierownica a la Air Design, tylko bez znaczku Air Design, ale mamy takie sportowe przetłoczenie. Podgrzewane przednie fotele, klimatronik dwustrefowy pełni sprawny. I tak naprawdę tyle z wyposażenia, tak? Tutaj nie ma ksenonów, nie ma czujników parkowania. I pełna skórzana tapicerka, fotel kierowcy, tak jak widzicie, zero tak naprawdę jakichś uszkodzeń. Mówię, auto ma bardzo niski przebieg, także to też się, mówię, potwierdza. Do auta mamy dwa kluczyki, oryginalny komplet, tak wychodziło w komplecie. Mamy jakieś tam faktury za wymianę olejów. Tak jak widzicie, tu jakaś jest faktura z 12 roku. Przy 104 tysiącach był wymieniany olej z 13. I tak naprawdę z dokumentacji przy tym egzemplarzu mamy tyle, tak? Nie mamy książki serwisowej. Czekamy tak naprawdę na wydruki z szwedzkiego serwisu. Mają te wydruki do nas dojść, ale do tej pory jeszcze nie doszły ze względu na COVID. Przebieg sobie możecie sprawdzić po numerach rejestracyjnych i uważam, że to jest najbardziej skuteczne. Nie mamy książki po prostu z pieczątkami, bo Szwed tej książki nie prowadził kompletnie. Mamy za to fakturę za naprawę, która została zrobiona w Polsce. Tutaj na tej fakturze jeszcze nie ma wymiany oleju, bo auto jest świeżo po wymianie oleju i wszystkich filtrów. Za to my mamy na fakturze wymienione kompletne przednie zawieszenie, nowe amortyzatory i nowe mocowania górne i dolne amortyzatorów. Coś tam delikatnie pukało, jak auto do nas przyjechało, jak się okazało, że trzeba to zrobić kompleksowo i zostało to zrobione. Dołożyliśmy łącznie z serwisem olejowym ponad 2000 zł. Także olej zalany jest oczywiście pełny syntetyk 5W30. W Szwecji generalnie do tego silnika zalewa się 0W30, ja zalecam 5W30. Tutaj jest zalany Millers. Zgodnie z tym, co ja zalecam. Może nie do końca ja zalecam, tylko mój mechanik, który obsługuje tak naprawdę nasze samochody. Oczywiście wgrane jest polskie menu. Mówię, no przy okazji sprawdzenia wyszło, że musimy zrobić przednie zawieszenie. Zostało to zrobione. Także na dzień dzisiejszy samochód kompletnie bez żadnego wkładu finansowego. Rozrząd w tym samochodzie był wymieniany w 2018 roku przy 168 tysiącach kilometrów. Jest wlepka taka typowa rozrządowa pod maską. Także mówię, no, samochód generalnie w 100% gotowy do jazdy, jeszcze po wymianie świeżo filtrów i oleju. Także wsiadamy, jeździmy, niczym się nie przejmujemy. Samochód będzie wystawiany w granicach 27 tysięcy na gotowo po wszystkich opłatach, gotowy do rejestracji. Jest bardzo mało tych samochodów po drugim lifcie, szczególnie z tym mocniejszym silnikiem 170 koni. Bardzo ciężko kupić, a tutaj mamy naprawdę niski przebieg, jak na S60 to mamy bardzo mały przebieg, bo niecałe 190 tysięcy. Naprawdę ciężko taki samochód upolować, czy w Szwecji, czy w Polsce, czy w innych krajach. Także naprawdę fajna propozycja, jeżeli ktoś szuka świętego spokoju, to jest to naprawdę świętego spokoju i tak naprawdę komfortowego samochodu. To jest super propozycja, bo silnik, który nie ma żadnej złej opinii, nawet w rankingach najbardziej niezawodnych silników właśnie przoduje w rankingach zawsze w pierwszej trójce bodajże. Dlaczego? Dlatego, że jest to wolnosąca benzyna, prosta, duża, pięciocylindrowa. Także tutaj naprawdę nie ma co się za bardzo popsuć. Jest koło dwumasowe oczywiście, ale to koło dwumasowe nie dostaje mocno po tyłku, tak jak w dieslu, bo jest niski moment obrotowy, także ono jest bardzo, bardzo długowieczne. Także generalnie samochód, tak jak już mówiłem, w 100% przeserwisowany przez nas, z nowym zawieszeniem z przodu, przy okazji oleje, filtry zostały wymienione, samochód w 100% gotowy do jazdy. Lecimy na stację, pokażę Wam jeszcze Volvo od spodu i tak naprawdę tyle. Zobaczymy sobie Volvo od spodu. Bardzo ładnie wygląda na wahaczach. Wydech też w fajnym stanie, tutaj tylko wieszak skorodowany do oczyszczenia, do zabezpieczenia. Bardzo fajnie wygląda, naprawdę nie ma tutaj
bardzo czego się przyczepić. Auto jest świeże po wymianie oleju. Coś widzę, troszkę skapło przy wymianie, przy wkręcaniu filtra. Mogła być jeszcze osłona. Osłonę można zawsze dokupić sobie. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Tysiąstek. Tutaj łapy to jest standard. Też do oczyszczenia, do zabezpieczenia. Ale jak ktoś chce, oczywiście na życzenie możemy zabezpieczyć samochód. Mamy wyspecjalizowany warsztat. Nie mówię tutaj o Crownie, tylko mówię o naszym tutaj zaprzyjaźnionym, w którym do zabezpieczenia są ściągane nadkola, wszystkie osłony. Można takie zabezpieczenie wykonać. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do obserwacji nas na Facebooku. Pozdrawiam.